Cześć kochani. Czasem zdarza mi się trafić w cool miejsca i to, w którym jestem teraz, zdecydowanie podpada pod tą kategorię. To jest miejsce, do którego chciałam przyjechać już półtora roku temu, jak byłam w Nowym Meksyku. Przy czym wtedy z jakichś powodów to miejsce było zamknięte, no ale teraz jest otwarte i welcome to Very Large Array, VLA. I o co kaman w ogóle? To jest miejsce, w którym są tu na pustyni rozlokowane duże anteny satelitarne, takie, tak chyba mogę to powiedzieć, których zadaniem jest, tych anten jest chyba 27. One się ciągną, rozmieszczone są aż tam w oddali, nie wiem czy to widać. Tam jest ich łącznie właśnie z tego co kojarzę 27. Ich zadaniem jest wyłapywanie możliwych dźwięków czy śladów inteligencji z kosmosu. No, czyli taki bardzo ciekawy temat generalnie. Nie to, że chciałabym sama się naocznie przekonywać o istnieniu takowych. Nie interesują mnie te rzeczy, nie wpatruję się jakoś specjalnie nocami w niebo, żeby się nie dopatrzeć rzeczy, których nie chcę zobaczyć. Ale takie miejsca naprawdę mnie interesują. I tak jak mówię, półtora roku to miejsce było na mojej liście z racji tego, że udało się do Nowego Meksyku znowu zajechać, więc oczywiście się tu kierowałam. Kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba, tu nie ma ludzi w ogóle. Nie ma żadnych samochodów. Jest puściuteńko. No. Czyli tak jak lubimy. Very large array. Ekscytacja jest duża. Zobaczymy, co się dowiemy na miejscu, ale naprawdę na to miejsce się nastawiałam. Są miejsca, na które się nastawiam, bo trzeba je odhaczyć i są miejsca, na które się nastawiam, bo ja sama chcę je zobaczyć. I to jest właśnie jedno z tych miejsc, do którego specjalnie skręciłam, nie w ta strona, żeby właśnie to miejsce zobaczyć. Więc let's go, let's see, let's learn. Na prawo jest Visitor Center. Mam nadzieję, że będzie otwarte. Zobaczymy, co tam można się naumieć na temat Very Large Array.
jest jedna z 27 anten, które, jak przed chwilą się dowiedziałam, wszystkie razem tworzą największy teleskop na świecie, z którego mogą korzystać astronomowie, tak? Badacze kosmosu z całego świata, bo te dane są jakby rozprzestrzeniane później w obrębie tej nauki. No a tutaj z tyłu są kolejne teleskopy. One są rozstawiane w szerszym i węższym odległości ze względu na to, co ma być badane. Co parę miesięcy są przestawiane. Powierzchnia talerza tego teleskopu wynosi 25 metrów. No i wyglądają całkiem ciekawie.
antena się przestawia teraz. Nie wiem, czy to widać tak przy mojej głowie. Ona bardzo powoli zmienia swoje ustawienie. A materiały zbierane są, dane zbierane są przez 24 godziny na dobę. Wszystkie dni w roku z wyjątkiem Thanksgiving, Christmas, czyli Bożego Narodzenia i pierwszego dnia Nowego Roku. A tak przez cały czas bite godziny przestrzeń kosmiczna jest analizowana przez tę antenę.